Witam Was serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu, który zaczynamy od uzupełnienia zapasów żywieniowych, ponieważ już 2,5 tygodnia byliśmy bez zakupów. Prosiliście mnie o to, żebym pokazała Wam takie zakupy zapasowe, znaczy takie uzupełniające zapasy pod jednym z zestawień foodbookowych na kwarantannie. Dlatego też właśnie zaraz to tutaj rozpakuję na podłogę w salonie i nagram Wam osobny filmik z tymi zakupami. Tutaj nie będziemy przynudzać, bo vlog trwałby nieskończoność, a ja jednak celuję w takie no max kilkunastominutowe vlogi. Także to będzie osobny filmik. A później zobaczymy się pewnie przy jakimś posiłku, bo co innego można robić, jak jest vlog na kwarantannie. Planowaliśmy mały hiking, ale moje uczulenie jest tak intensywne, że nie wiem, czy dzisiaj się na to zdecyduję. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja w ciągu dnia. No i mam pełną lodówkę oraz, co chyba cieszy mnie bardziej niż pełna lodówka, mam pełne zapasy owocowo-warzywne, które cieszą moje oko niesamowicie za każdym razem po prostu. I mam też pełną spiżarkę, jeśli chodzi o zapasy ziemniaczano-cebulowo-celerowo-jabłkowe. Także jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Wróciliśmy właśnie z hikingu, trwał 3 godziny i o dziwo z okularami i z umyciem się natychmiast po powrocie i zmianą odzieży jakoś trzymam się z uczuleniem. Robię nam teraz przekąskę, chciałam Wam tylko powiedzieć o tych truskawkach, które wczoraj kupiliśmy. Chciałam powiedzieć, że są pyszne. Wiem, że to jeszcze nie jest pełen sezon na truskawki, ale naprawdę są wyjątkowo udane i to już nie pierwszy raz, kiedy stwierdzam, że truskawki właśnie te, które są tutaj w sklepach spożywczych w bardzo dobrych cenach, bo zwykle w poniżej 4 franków za kilogram, przy czym szwajcarskie truskawki takie sezonowe za 4 franki to można sobie kupić ze 2, są dużo droższe, a te są po prostu pyszne. No i chcemy je zjeść teraz do końca. Tutaj widzę, że jedna się troszkę, no zobaczymy, czy będzie jadalna, czy nie. W każdym razie umyję je za chwilę i je zjemy. Do tego zjemy też drugą paczkę malin. Kupiłam 2 i żałuję, że tak mało, bo też są absolutnie przepyszne. Wczoraj zjedliśmy pierwszą i jeszcze po pół banana do tej porcji będzie. Na obiad będą dzisiaj burgery, a do burgerów chcę zrobić sałatkę Waldorf i do jej zrobienia potrzebujemy winogron, jabłek, selera. W oryginale również rodzynek, ale ja myślę, że nie będę dodawała rodzynek, bo to już będzie przesada ze słodkością. W oryginale orzechów włoskich, aczkolwiek orzechy włoskie zabiłyby mnie dzisiaj, jeżeli chodzi o uczulenie. Mam na nie straszne uczulenie, jak jestem uczulona na pyłki, tylko w sezonie uczuleń. Z pekanami jest lepiej, ale też zastanawiam się, czy aby na pewno będę je dodawała. I do tego potrzebna jest też rukola. Rukolę zaraz umyję, odwiruję i wsadzę do dużego pudła plastikowego, tak jak Wam mówiłam w foodbookach na kwarantannie, że dzięki temu takie zielska dużo dłużej się trzymają. I jeszcze będziemy robić dressing, ale to o dressingu Wam powiem, jak już będziemy na dalszym etapie przygotowań. Stwierdziłam, że nie ma co ryzykować, nie dodaję tych orzechów. Tu mam już selera, jabłka i winogrona posolone i posypane pieprzem, a tutaj mam po prostu majonez rozrobiony trochę z sokiem z cytryny i na całą tę miskę, łapiemy ostrość albo i nie, na całą tę miskę mam 2 łyżki majonezu w sosie. Do końca tego. A teraz muszę Wam pokazać postęp naszej małej domowej plantacji, bo bardzo mnie to po prostu ekscytuje. Papryczki na razie mamy w jednym z naszych biur, bo mamy teraz w pokoju gościnnym drugie prowizoryczne biuro na czas pandemii i stoją tutaj, żeby nie było im po prostu za zimno w nocy na balkonie. I tu mamy 2, które wysiałam jako pierwsze, a te wysiałam dzień później, to jest taka większa odmiana.
Tutaj ta, to widać, że naprawdę dobrze się ma. Ta w końcu w nocy wypuściła pierwszego badylka, także mam nadzieję, że będzie dobrze i że za parę dni będzie tu widać postęp. I ta też całkiem dobrze na razie sobie radzi. Jeśli chodzi o moje pozostałe rośliny jadalne, to niestety bazylia postanowiła chyba popełnić samobójstwo. I nie służyło jej po prostu nic, ani słońce, ani nie słońce, ani ciepło, ani zimno, ani woda, ani nie woda. No, w międzyczasie dowiedziałam się dzięki poradom taty, że po prostu prawdopodobnie była za gęsta. Ale trudno, no jeszcze jest taki trupek na dworze. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Natomiast tak, lubczyk ma się naprawdę nieźle. Powypuszczał mnóstwo... Ojejku, wy tu wszystko bez ostrości macie. Powypuszczał mnóstwo nowych pędzików. Miałam z nim mały problem. Wydaje mi się, że jakiś ptak wlazł nam do doniczki, ponieważ widziałam później rano... w sumie nie rano, bo on nie nocował jeszcze ani razu na dworze. Widziałam po paru godzinach od wystawienia, że była ziemia powysypywana i niestety wszystkie te małe kępki były tak jakby wysunięte. Jedna miniaturowa była całkiem wyrwana z ziemi. Te wszystkie powsadzałam głębiej, ta miniaturowa niestety zwiędła, nie przeżyła tego. Także ja nie wiem, o co chodzi, ale... No ale było dziwnie. W każdym razie on chyba będzie żył. Tutaj, jeżeli chodzi o te, to wszystkie żyją, majeranek żyje, czomber żyje, szałwia żyje, natomiast ten estragonotymianek, który powinien żyć dobrze w takich samych warunkach glebowych, jak ta cała reszta, jest dziwny. On jest dziwny, bo on trochę więdnie, trochę powypuszczał nowych, trochę pousychał, także nie mam pojęcia, o co z nim chodzi. Nie wiem, czy jest przelany, czy jest niedolany. Myślę, że to jest kandydat niestety do odstrzelenia. Natomiast cała reszta ma się dobrze i rośnie. Szałwia już urosła, majeranek już urósł, czomber jeszcze nie widzę jakichś postępów rozmiarowych, ale przynajmniej nie zdycha. Natomiast to... No trudno. Możliwe, że nie mam talentu do kwiatów, albo po prostu, czy tam do ziół, albo po prostu muszę się jeszcze trochę tutaj tego nauczyć. Bo do kwiatów to muszę powiedzieć, że chyba talent jako taki mam, bo naprawdę wszystko się bardzo ładnie mi rozrasta. I nawet grudniki moje ukochane, te malutkie, to nie jest ten mój pierwszy duży grudnik, tylko te malutkie, które kupiłam jakiś czas temu, no chyba w okolicy świąt Bożego Narodzenia, już zaczął wypuszczać sporo nowych listków i one już nawet całkiem podrosły. Także kwiaty takie domowe, naprawdę już jestem wprawiona w bojach i wiem, które czego ode mnie potrzebują, natomiast z ziołami jeszcze się bijemy, no. Pokażę Wam te bazylię. Już nie będę taka. Zobaczycie, jaka jest mizerna. Poprzerywałam ją tam, gdzie to pozdychało, ale no, jest tak. I nie wiem, czy ją przelewam, czy jej nie dolewam, czy ona... Ogólnie prawdopodobnie zmarzła, bo ja się już poddałam i zaczęłam ją zostawiać też na noc. Początkowo, jak była w domu, to zaczynała się psuć. Jak ją wystawiłam na słońce, ale zabierałam na noc do domu, to czuła się super. Później zaczęła znowu zdychać, będąc cały czas w domu, bo było oziębienie i nie wystawiałam jej wcale. No i teraz jest zdechnięta. Także tak pięknie wygląda moja bazylia. Jestem z siebie dumna. A trawy pampasowe na razie... Wydaje mi się, że urosły, tak z 3-4-5 cm, ale nie rozszerzają się, czego bym od nich oczekiwała i marzyłabym o tym. Ale plan jest taki, że jeżeli to nie nastąpi przez najbliższy miesiąc czy półtora, to można je też rozdzielić i po prostu wsadzić osobno i będą się lepiej rozszerzać, ale powinno to jakoś wyjść. No i witam się z Wami już w czwartek, te nasze vlogi ostatnio. To są troszeczkę rozciągnięte w czasie, ale mam bardzo, bardzo, bardzo intensywny okres w pracy i nic na to nie poradzę. Także kiedy mogę, to nadrabiam, jeżeli chodzi o kanał, nagrywanie filmów, ale no przeważnie nie mogę za bardzo na bieżąco, codziennie czegoś do Was we vlogu pogadać, no bo jest taki moment, a nie inny. Jeszcze parę tygodni takich będę miała naprawdę mega, mega, mega intensywnych, ale nawet dobrze się składa, że to się wszystko dzieje teraz w czasach pandemii, kiedy i tak nie mogę iść na żadne spotkania towarzyskie i niczego wielkiego nie muszę rezygnować. Znaczy to też nie jest tak, że siedzę w pracy od świtu do nocy po 18 godzin dziennie, no ale jest bardzo intensywnie, mam zaprzątniętą tym głowę, no i trochę też siedzę, no. Takie życie. Także tyle Wam chciałam powiedzieć ode mnie. I na takie zakończenia, może nie w zasadzie zakończenia, ale taki główny punkt tego vloga, chciałam zaadresować
kwestię pandemiczną u nas w Szwajcarii, ponieważ pytaliście się mnie w komentarzach pod ostatnimi filmami, jak to u nas wygląda, czy będą już coś poluzowywać, jak się ma sytuacja. Więc sytuacja ma się tak, że Szwajcaria jest jednym z na razie nielicznych krajów, w którym bardzo wyraźnie spada liczba aktywnych przypadków. To znaczy, że więcej osób zdrowieje niż jest identyfikowanych na nowo. Oczywiście nie możemy powiedzieć, czy te dane są absolutnie prawdziwe, ponieważ no, w żadnym praktycznie kraju nie bada się wszystkich ludzi, ale powiedzmy, że te osoby, które są zakwalifikowane do badania i są potem badane, to przyrost tych pozytywnych przypadków jest mniejszy niż liczba wyzdrowień i ten trend utrzymuje się już chyba tak drugi tydzień. Widziałam, że Austria i Niemcy mają bardzo podobne trendy, także tutaj jest super. Z tego, co zaglądałam, nie oglądałam oczywiście wszystkich krajów świata, ale takie kraje, które mnie interesowały, no to nie jest to niestety popularnym trendem, także tutaj mamy pewną wyjątkową sytuację. Jak wiecie, w Szwajcarii były specjalne środki ostrożności zalecone już od dłuższego czasu, natomiast nigdy one nie były tak kategoryczne jak w Polsce. Było powiedziane, żeby nie chodzić w grupach większych niż 5 osób, żeby starać się jakby zminimalizować częstotliwość wyjść do sklepu. Oczywiście wszelkie jakieś targi, duże skupiska ludzi, to wszystko było niedozwolone i odwołane. Natomiast nie było zakazu spacerów, nie było zakazu wstępu do lasu, nie było nakazu noszenia maseczek. Tak daleko to wszystko nie zaszło. Bardziej działa władza w Szwajcarii na zasadzie polecania i chwalenia i dawania przykładu niż zabraniania. Czy to jest dobre, czy to jest złe, nie mi to oceniać i myślę, że no również nie wam to oceniać, ponieważ na takie decyzje wpływ ma mnóstwo czynników, takich jak mentalność obywateli, tradycje narodowe czy historia danego kraju, również ekonomia, zaufanie, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, tutaj jest na bardzo wysokim poziomie to zaufanie, może pyszałkowate według niektórych, ale wiadomo, że jeżeli ufa się, że opieka zdrowia sobie poradzi ze wszystkimi przypadkami, które będą tego wymagały, to też te środki ostrożności są jakby mniejsze. Niemniej jednak mam wrażenie, chociaż ja osobiście stosuję się do zasad bardziej niż przeciętnie uważam, ale mam wrażenie, że przeciętnie w Szwajcarii ludzie do tych zaleconych zasad stosują się i tak bardziej niż w wielu innych krajach do narzuconych zasad. To jest kwestia mentalności, przestrzegania zasad, poszanowania władzy i zaufania, że ta władza wie, co robi i wie, co nakazuje nam robić. Także to są takie kwestie, wiecie, kwestie, na które można dyskutować miesiącami i tak nie dojdziemy do jednego wspólnego punktu widzenia. Natomiast od 27 kwietnia rozpoczynamy pierwszą fazę poluzowywania tych zasad pożycia społecznego i w pierwszym rzędzie, czy w pierwszej kolejności będą otwarte z powrotem sklepy, które wcześniej nie mogły być otwarte. Do tej pory mieliśmy otwarte tylko sklepy z rzeczami niezbędnymi do przeżycia, czyli no, spożywcze, apteki, wiadomo, tego typu sprawy. Teraz będą również otwarte sklepy ogrodnicze, sklepy budowlane i inne rodzaje sklepów, a także zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. Kolejna fala to będzie otwieranie gastronomii. Jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, to też to idzie falami. Z tego co pamiętam, aczkolwiek tu zastrzegam sobie prawo do pomyłek, z tego co pamiętam, zaczyna się od najmłodszych dzieci. Trochę to też ma sens i logikę taką, żeby odciążyć po prostu tych rodziców, którzy w niektórych przypadkach nie mogą nadal chodzić aktywnie do pracy przez to, że mają dzieci w domu. Także najpierw zaczynają te młodsze i później będą wdrożone z powrotem do normalnego życia i normalnej edukacji dzieci nieco starsze. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, to są dość wyraźne zalecenia, jak musi być zorganizowane miejsce pracy, żeby pracownicy nie musieli pracować zdalnie, czyli musi być możliwość zachowywania odległości. Jeżeli nie, to musi być zapewnione używanie maseczek, jeżeli ta odległość nie może być zapewniona. Także myślę, że taki tryb życia w home office zostanie z nami jeszcze dosyć długo. Celuję tak w 2 miesiące, no niestety. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno poinformuję was na bieżąco. W każdym razie ja dalej siedzę, oboje dalej siedzimy w domu, co nie zmienia faktu, że na home office również pracuje się intensywnie i czasem dużo bardziej intensywnie niż normalnie.
Także trochę już tęsknię za normalnością, ale naprawdę, tak jak mówiłam już ostatnio, i czuję się osobą uprzywilejowaną ze względu na to, że mam stałą, niezagrożoną pensję, nie mam żadnych niebezpieczeń czyhających na mnie w domu, jestem zdrowa, także oby tak dalej, naprawdę nie ma powodu do narzekań. A ja myślę, że tymi słowami już zakończę z Wami tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!